Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony Power Mac G4. Jakiś czas temu znalazłem aukcję na popularnym serwisie aukcyjnym, która nazywała się Laptop Komputer Stacjonarny Apple Uszkodzony. No i oczywiście, jak zobaczyłem, że ten komputer jest wyceniony na 100 zł i w opisie aukcji przeczytałem, że no kiedyś działał, teraz już nie działa, coś wewnętrznie kazało mi kupić ten komputer z tak przekomicznym opisem. Najbardziej mnie rozbawiło to, że sam sprzedający nie był zdecydowany, czy to komputer stacjonarny, czy laptop. No bo przecież ma uchwyty, no to znaczy, że to komputer przenośny, co nie? Nie było zbyt dużo zdjęć w dobrej jakości na tej aukcji. Coś mi nie pasowało, jak oglądałem te zdjęcia ze środka, bo o ile nigdy nie miałem takiego Power Maca, to wiedziałem, że one były raczej chłodzone pasywnie, a tam na jednym zdjęciu było chłodzenie z wentylatorkiem. Tak, i przyszło do mnie coś takiego, tak się fajnie ten komputer otwiera i mamy tutaj właśnie taką oto płytę główną, z której w ogóle wcześniej odpadło chłodzenie i tu w ogóle wszystko lata jest niepoprzekręcane. Okazuje się, że płyta główna, która się tutaj znajduje, to jest stara płyta pod procesor Intel Pentium 3. Już tłumaczę widzom, dlaczego jest to takie śmieszne. Ta płyta główna jest nieoryginalna i w ogóle nie z tego komputera, bo Apple nigdy nie montowało płyt głównych z Pentium 3 w swoich komputerach. W tamtych czasach, z których pochodzi ten komputer, lub powinienem powiedzieć chyba obudowa, Apple używało procesorów od IBM architektury PowerPC, więc nie było tutaj w ogóle mowy o jakichkolwiek procesorach Intela. Nie mógł to też być Hackintosh, jak niektórzy pod shortsem zdawali się sugerować, bo w tamtych czasach nie było to możliwe ze względu na inną architekturę. Z jednej strony, kupując ten komputer z takiej aukcji za 100 zł, no wiedziałem, że to musi być jakiś przekręt, ale spodziewałem się, że może faktycznie będzie płyta z Macintosha, może uszkodzona, może brakuje jakiejś części i będę w stanie to naprawić. I przypuszczam, że gdyby nie fakt, że mam już 3 takie płyty główne, to pewnie bym się bardziej cieszył. Ale ogólnie, mimo że w środku jest nie to, co się spodziewałem, to i tak jestem zadowolony z tego zakupu, bo tak prawdę mówiąc, 100 zł za taką fajną, czadową obudowę z Macintosha z przełomu wieków, ej, to jest naprawdę spoko rzecz. I tak totalnie serio mówię, że sprzedający mógłby chyba zrobić na tym większy deal, gdyby sprzedał samą obudowę z zasilaczem, to obstałem, że za 200 by poszła, no i pewnie jakby wystawił te wnętrzności z Pentium 3 za 5 dych, to mógłby za to zarobić o wiele więcej. Spróbujmy to odpalić. Jestem ciekawy, czy w ogóle ta płyta z Pentium 3 jest sprawna, czy to nam da jakikolwiek obraz, czy będziemy w stanie na tym postawić system, a jak nie, to zbudujemy sobie w tej obudowie jakiegoś slipera, czyli wrzucimy jakieś współczesne części i zobaczymy, co będzie. Hej, przygoda, sprawdźmy to. Z racji tego, że te obudowy nie były przystosowane do normalnych płyt głównych, to jak widzicie, tutaj mam jakiś w ogóle tak plastik trochę powycinany. Tu widzę, że plastik też jest poucinany trochę z tej strony. Cała ta płyta główna jest jakby tak nierówno osadzona i o Jezus, tutaj w ogóle to jest przykręcone takim normalnym dystansem, który się stosuje w płytach głównych. Tak, tu widzę, że coś klejem na gorąco jest przyklejone. Tak ogólnie, jak na tamte czasy, to ta obudowa jest naprawdę bardzo porządna. Tutaj mamy zamontowany napęd CD albo DVD, tutaj z kolei jest zasilacz i tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy duży wentylator, który wyciąga to powietrze z wnętrza obudowy. No i tutaj mamy front obudowy. Tutaj oczywiście mamy sloty na napędy, tu w ogóle był głośnik, włącznik, restart. No typowo, obudowa naprawdę w całkiem jest niezłym stanie. Jest może troszeczkę porysowana i nie jest w jakimś super hiper stanie, ale come on, ej, za 100 zł moim zdaniem naprawdę fajny deal. Z tyłu nie mamy tutaj żadnego I.O. Shielda, jak widać, i tu chyba w ogóle mam wrażenie, że chyba kątówka tutaj była używana, żeby to odciąć. Nie był to najlepiej na świecie wykonany mod, ale z drugiej strony mogło być gorzej, tak? Sprawdźmy, czy to w ogóle odpali. Żeby zmaksymalizować nasze szanse, powyciągam te wszystkie karty rozszerzeń. Tu w jednym porcie mieliśmy kartę D-Linka. Jest to po prostu kontroler USB. Natomiast tu w tym drugim slocie PCI jest to karta graficzna od ATI 3D Rage 2 plus DVD. Procek, jaki tutaj mamy, to jest Pentium 3. Z tego, co wyczytałem, to jest 933 MHz. Na soket 370, jak tutaj mamy ładnie, elegancko napisane. No i nie mamy żadnego RAMu. RAM tutaj, jaki wchodzi, to jest SDRAM. Takich kości mam dużo. Widzę tutaj na płycie, że jest głośniczek, więc w razie jakichś błędów to powinien
nam tutaj krzyczeć. Ma też slot AGP do karty graficznej. Tu karta była akurat na złącze PCI podłączona. Słuchajcie, natomiast co mnie bardziej martwi, to to, że tutaj w tej płycie głównej tu się uszkodziło mocowanie do chłodzenia, bo to chłodzenie odpadło w transporcie, bo oczywiście nijak nie był ten komputer zabezpieczony. To z tego chłodzenia na pewno nic nie będzie, bo tu jest, to jest złamany w ogóle ten uchwyt. Plastik chyba nie wytrzymał próby czasu. Znalazłem takie inne chłodzenie, które mam. Ono jest wprawdzie pasywne. Wentylatorek potem możemy przełożyć, ale co chciałem sprawdzić, to to, czy w ogóle nam ten komp odpali, a do samego odpalenia pasywnie da radę. Sobie złapiemy tutaj. Ha, nawet się trzyma, słuchajcie. Dobra, no to tak, weźmiemy sobie te wszystkie kości SD-RAM, jakie tutaj mam na razie. Dobra, kość siedzi, na razie jedną damy do sprawdzenia. Jak oceniasz szansę? Szansę na to, że to wstanie? No. To ten kabel do płyty głównej jest taki krótki, że może to tak po prostu odpalmy, będzie mi prościej dla spokojności. Dobra, jest przełączony na 230, zasilacz jest git, tylko ja nie wiem, czy te guziczki są podłączone z front panelu. Sprawdźmy to. Ty, co jest, kuźwa? Dobrze, że wtyczkę mam teraz wypiętą, patrz to. O gościu, im dalej w las, tym mam przeczucie, że coraz mniejsze są szanse, że to odpali. A do czego ten kabel idzie? Im bardziej odkrywam ten komputer, tym lepsza przygoda to jest, bez kitów. Trochę jak w Elden Ringu, no. I poziom trudności też taki nie za łatwy. Znalazłem nazwę płyty głównej, wiecie jak się nazywa? Medion 2001. To jest jakaś OM-owa wersja płyty Asusa z chipsetem VIA. Medion 2001, widziałeś? Na stronie Asusa znalazłem stronę poświęconą tej płyty, jest kompatybilność wszystkich procesorów, które są wspierane, jest manual do pobrania, tak się to powinno robić. Propsy wielkie Asus, proszę bardzo, jest manual. A few minutes later. Kabel. Odpala. Ruszył zasilacz. Jakie emocje, stary, czy to ruszy, czy to nie ruszy? O, shit, już wiem, po co są tamte kable, zaraz ci coś pokażę. Ty, tutaj też patrz, są jakieś diody, chłop to jakieś LEDy porobił. Patrz, tu są jakieś LEDy w ogóle pododawane tu i patrz tam jeszcze w ogóle na jabłku. Tu. To po to były te kable. Ja pierniczę, co to się dzieje w ogóle? Co to są za mody zrobione? O gościu, co ja kupiłem przez przypadek w ogóle? Ale kurde, jaki ktoś miał koncept na tego moda, że nawet jeszcze LEDy dorzucił. Ja cię kręcę. Niesamowite. Słuchajcie, wyciągnąłem kartę graficzną i RAM, bo chcę zmusić tą płytę główną, żeby zaczęła piszczeć. 15 minutes later. Nie piszczy. Piszcz. Moments later. Oh shit. Tu jak jest ta bateryjka? Ten element totalnie odpadł. Patrzę jeszcze po innych elementach, ale kondensatory nie są jakoś spuchnięte. Many, many minutes later. Czyli zasilacz jest sprawny, napęd prawdopodobnie też, bo coś się odzywa. Tylko co z tą płytą główną, nie? To jest chyba jednak trup. 3 hours later. Dokładnie tak. Zgadza się, mamy procesor na podmiankę, więc zamieniamy Pentiuma na Celerona. Może ktoś spalił tego Pentiuma, no. Przeciągi chodzą po ludziach, no. Scenariusz, którego nikt się nie spodziewał, pacjent nie żyje. Koncept, jaki był na ten komputer, ktoś przypuszczam, że miał taki, że po prostu włożył sobie komputer peceta z ery i nie wiem, czy to było do gier, czy do pracy, czy do czegokolwiek. Tu widzę, że nawet plastikami były pozabezpieczane te metalowe elementy, no ale być może, że coś tutaj nie zadziałało, na przykład zwarło z płytą główną, no i gotowe, nie? Tutaj też poprowadzone jest to do tego światełka. Soon after. Przyniosłem taką troszeczkę mniejszą płytkę. Normalny ATX tutaj nie wejdzie, to nie ma szans na to. One są po prostu zbyt długie, te płyty współczesne. No ta tutaj też... Tu się kończą te dystanse, więc tu wisi sobie ta płyta w powietrzu. To już chyba lepszym pomysłem, jakbyśmy chcieli tutaj coś współczesnego włożyć, to by była płyta typu ITX, nad czym trzeba pamiętać. To tutaj, że się musi zmieścić ten komputer. Karta graficzna też nie może za bardzo wystawać. I szczerze mówiąc, to no, na slipera taka obudowa może fajnie wygląda. Natomiast tak, żeby to zrobić funkcjonalnie, to powiem wam, to już jest chyba trochę wyższa szkoła jazdy. Tak, oczywiście Apple musiało dać torksy do zasilacza. No przecież by się wywrócili, jakby nie dali torksów do zasilacza, prawda?
Na szczęście mam dobry śrubokręt. LTT Store... A, dobra, muszę przestać z tym kopiowaniem Linusa, bo to idzie za daleko. A co by było z Maslo Store? Koszulki z ThinkPadami. Kupiłbyś, Kamil, taką koszulkę z ThinkPadem? Może to jest jakiś pomysł na nowy rok. Musimy tak, wyciągniemy sobie te napędy, które tu są. Ciekawostka, widzowie, jednak napęd DVD był. No, myślę, że też nieoryginalny. Aha. I zobaczcie, Seasonic był. Bez ironii, spoko zasilacz może mi się przydać do jakichś retro pecetów. Pytanie za 150 punktów, czy współczesny, stosunkowo nowoczesny zasilacz pasuje? A, shit. A, czyli ten był w tą stronę. Zasysa powietrze, nie wiem skąd, dla zasilacza. Musimy go dać w tą stronę w takim razie. Będzie pasować, tylko musimy tych głupich śrubek użyć. Dobra, słuchajcie, patroszymy po kolei. Tu widzę, że są ciachnięte kable z tego wentylatora. I zobaczcie, wziąłem taki wentylator, 120 mm i okazuje się, że tada, pasuje idealnie, więc będziemy się mogli pozbyć ciepłego powietrza z obudowy. Tylko go muszę sobie tutaj przykręcić do tej ramki. Niemożliwe, coś w obudowie Apple'a jest standardowe i pasuje. Lecie git. Patrz, te do karty graficznej poprowadzimy sobie tędy. Będą z tego ludzie, tylko kartę graficzną musimy dać taką z turbiną, żeby nam wyciągała powietrze z obudowy. Nie będzie to najmocniejszy komputer na świecie, jaki tutaj zaraz wpakujemy, bo wiecie, przepływ powietrza w obudowie, ale będzie współczesny. O, no i słuchajcie, nawet maskownica na porty pasuje. Tak czy siak tutaj mamy trochę luzu, ale na pewno lepiej wygląda niż bez takiej maskownicy. Słuchajcie, wrzucimy tutaj GTX 980. Tak, ja wiem, że to nie jest jakaś super hiperkarta, ale współczesne gry na niej da się odpalić i co najważniejsze, ma faktycznie turbinę, więc będzie idealna do tej obudowy. Czy to tu wejdzie? Czy to tu... O kurczaki. Dobra, jest gitara. Ja nie mogę z tego. Mieliśmy chyba najdziwniejszego slipera w obudowie Maca i teraz sami robimy druciarstwo, więc wiele, wiele lepszy nie jestem od pierwotnego planu, ale hej, jak się bawić, to się bawić, nie? Dobra, ramy siedzą, damy ramy z RGB, żeby było szybciej, nie? Trochę się bałem dawać jakieś super płyty, więc dałem taką trochę nie za mocną płytę. No, zaraz wam opowiem, co tu jest. I mamy, zobaczcie, nawet dysk SSD się udało zamontować na oryginalnym mocowaniu. Dobra. Odpalony. Kurde. No i dobra, mamy system, no to co? Teraz trzeba zamknąć tą obudowę i odpalić jakieś gierki, nie? Okej, okay, w ten sposób. No, karta graficzna tam dosłownie na żyletki wejdzie. Okay, tak, tak. Kurde, siedzi. Jak na spontana jest git. Mamy i trójkę 9100F, czyli no nic szalonego, spoko procesor wystarcza do współczesnych gier. I mamy GTX 980. Nie jest to jakaś szalona specyfikacja, to nie jest jakiś niesamowicie wydajny sleeper. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że ta obudowa ma praktycznie zerowy przepływ powietrza. I będziemy na pewno ograniczeni temperaturami, więc procesor, który nie jest zbyt prądożerny, słabo się grzeje i karta graficzna, która jest turbiną, myślę, że to taki zdroworozsądkowy pomysł, ale na upartego pewnie można by włożyć coś mocniejszego. Doom Eternal na ustawieniach wysokich śmiga nam teraz w okolicy 60 klatek, czasami do 80 sobie skoczy, czasami 90. No jest git, nie? To jest taki komputer, który ja na przykład uważałbym, że w takiej obudowie jest w miarę sensowny, bo no ona nie ma zbyt dużo przepływu powietrza. I zresztą sobie temperatury zaraz też zmierzymy i zobaczymy, jak to działa. Odpalimy jeszcze jakąś inną gierkę. Tak, i odpaliliśmy Elden Ringa na ustawieniach wysokich. Karta jest obciążona gdzieś na 80-70%. Tu raczej procek jest żyłowany. Słychać, że tam to boksowe chłodzenie się tam nieźle poci, żeby schłodzić tego procka. No, jak widzicie, już troszeczkę gierka chodzi. Już nam się nasz sleeper trochę zaczyna gotować. No, nie jest to dla mnie jakieś ogromne zaskoczenie. Zaraz puścimy jeszcze jakiś stres test i zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. No więc w 3D Marku mamy niecałe 4000 punktów i jak sobie popatrzymy na temperaturki, no to maksymalnie karta graficzna dobijała gdzieś do 83 stopni, no tu potem procesor 81. No, tak więc naprawdę mega ciekawy był ten komputer, który był w środku. Niestety Pentiuma trójki nie udało nam się odpalić, ale udało nam się włożyć troszeczkę nowsze bebechy, odpalić nawet jakieś gry i temperaturowo nie wygląda to szałowo, ale jest w miarę git. Dajcie znać, jak wam się podobał taki projekt.
moim zdaniem, jak na takiego spontana, jak żeśmy na szybko poznajdowali jakieś części, żeby były kompatybilne, to nie ma źle. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. Bias!